Konin 95,8 Radio Konin 95,8 FM. W naszym studio, jak co poniedziałek, konińscy posłowie. Tym razem pan Jacek Kwiatkowski, poseł ruchu Palikota. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Tomasz Nowak, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień witam dobry. Państwa serdecznie. Chciałbym, byśmy rozpoczęli od spraw z ubiegłego tygodnia. Mamy taką skłonność, taką przypadłość, że zby można nawet wydawanie wyroków przed sądem, jak gdyby, tak? Znaczy przed decyzjami sądu. Mówię o Gromosławie Czempińskim. Już większość z nas pewnie go potępiła jako łapówkarza, a i wyciąga mu się sprawy z przeszłości. Panie pośle, pytanie do posła Nowaka. Mówiono w ubiegłym tygodniu, kiedy ta sprawa ujrzała światło dzienne, że to tylko początek i że być może zamieszani są w nią politycy Platformy Obywatelskiej. Nie słyszałem takiego komentarza, że być może zamieszani są politycy Platformy Obywatelskiej. A rozbawiło mnie to dlatego, że właśnie wielu zależałoby na takim scenariuszu. Nie wiem, co się dzieje w sprawie Gromosława Czempińskiego. Nie chciałbym zachowywać się tak jak ta statystyczna większość, o której pan mówi, że już potępiają. Uważam, że od tego mamy sądy i jeśli prokurator zebrał określone dowody i sprawa trafiła do, aż także aresztowano pana generała, no to znaczy, że coś na rzeczy jest, a czy jest, sprawdzi to sąd i trzeba oddać się tej procedurze. Pojawiają się takie opinie też, że skoro zdobył 1 000 000 w 2 godziny, to musiał być nieźle nadziany. Znaczy, no trudno mi się wypowiadać w tej chwili, poczekajmy na wyrok sądu. No na pewno już odpowiednie organy badają, skąd są te pieniądze. Być może jacyś znajomi wpłacili też kaucję. No trudno mi w tej chwili powiedzieć. Takie działania często w polityce bywają intencjonalne, to znaczy to, czy zarzuty się potwierdzą, to jest jedno, ale to, jaki sygnał albo dla opinii, albo dla środowiska politycznego płynie z takich działań. Nie sądzi pan, że coś się kryje za tym? 4 lata, poprzednia kadencja, jak się rozpoczynała, premier Donald Tusk pokazał nam wszystkim film o posłance Sawickiej jako takie memento i ostrzeżenie przed jakimikolwiek działaniami, które w jakikolwiek sposób mogłyby prowokować do opinii o politykach, nas jako politykach, jako tych, którzy są w cokolwiek uwikłani. To takie działanie prewencyjne rozumiem. Natomiast tutaj prewencja nie, tutaj po prostu działają służby. Jeśli, o których trudno powiedzieć, że są nieprzychylne władzy. No ale też w drugą stronę wydaje się, że nie, bo dlaczego miałyby być przychylne czy nieprzychylne? Tam nie ma chyba tej kategorii w tej chwili, no bo służby powinny być apolityczne i wydaje się, że te lata funkcjonowania właśnie służb w czasach Platformy Obywatelskiej pokazują, że właśnie apolityczność jest. Tutaj nie ma świętych krów i Gromosław Czempiński w tym momencie też się okazał, że nie jest świętą krową. No więc pytanie, jakie będą losy tego postępowania? To spiskowa teoria dziejów, takie mówienie, że rzeczywiście nie ma w polityce na tak wysokim szczeblu przypadków? Że nic nie dzieje się bez przyczyny? Znaczy, no z reguły są jakieś tam zamierzone często rzeczy, które się gdzieś tam kierunkuje. Tutaj no trudno mi w tej chwili odpowiedzieć. No, poczekajmy może rzeczywiście na śledztwo, na wyrok i wtedy wszystko się dokładnie okaże. Jeszcze jedna rzecz związana z Platformą Obywatelską, panie pośle. Któraś z prawicowych gazet odkryła, że Paweł Graś w sprawie niemieckiej firmy AG Mark minął się z prawdą, mówiąc, że jego związki na czas obecności tuż przy premierze rozluźniły się, że się wyzbył, że tak powiem, udziału w tej firmie. I publicyści prawicowi no, kłamstwa zarzucają bardzo wysoko postawionemu politykowi. Ach, Gazeta Polska czy nasz dziennik? No, te okolice. Ale jestem przeziębiony. A tutaj co do Gazety Polskiej, która sugeruje, że scenariusz na przykład smoleński był zupełnie inny niż ten, który pokazuje komisja Millera. Mam duże wątpliwości, tak samo jak do naszego dziennika, który publikował listę tych posłów, którzy zagłosowali niezgodnie z intencjami naszego
dziennika, tak więc bez komentarza dalszego. Znaczy, ale rozumiem, że warto byłoby, gdy organa odpowiednie zainteresowały się też i tym wątkiem, tak? Mimo, że sprawa już się przedawniła tak naprawdę. Organa są od tego, żeby się interesowały takimi sprawami. Bez wniosku, tak? Ostatnia ze spraw, nie ostatnia jeszcze, to do pana Kwiatkowskiego, panie pośle, wasze ugrupowanie chce zdelegalizować Polski Związek Piłki Nożnej. A to jedno z trudniejszych wyzwań, jakie polityk może sobie postawić. Taką organizację, tak mocno okopaną, tak ugruntowaną, no, zetrzeć z mapy. Tak, no, PZPN jest organizacją, która rzeczywiście ma dosyć duże wpływy. Tutaj już próbowano wielu różnych rzeczy na przełomie ostatnich lat. Ale no widać, no PZPN dzisiaj działa bardzo nieciekawie. Dalej nie mamy wyników, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Płyną niesamowite pieniądze, bo przecież to nie są jakieś tam drobne pieniądze, małe, tylko kolosalne pieniądze, gdzie przy takich funduszach byśmy oczekiwali tych wyników. Dzisiaj no... Co chwila mamy właśnie jakieś takie właśnie niejasne rzeczy. Ale tu czarę goryczy, że tak powiem, przelała sprawa budowy siedziby, warszawskiej siedziby związku, przy której to budowie ponoć doszło do kolejnej korupcji, czemu oczywiście prezes PZPN-u, pan Grzegorz Lato, zaprzecza. Znowu sprawa rozejdzie się po kościach, tak jak to w wielu innych sprawach było. Nie, no będziemy naciskali. Musimy. Ale w jakich wielu innych sprawach? Bo niech pan będzie precyzyjny, jeśli pan tak. Mówiło się o powiązaniach prezesa Listkiewicza, o korupcji generalnie tej, która jest tolerowana. Obserwuje pan śledztwo wrocławskie? Nie. Widzi pan, ile jest aresztowań związanych z piłką nożną? Ja boję się takich uogólnień, że to znowuż wpisuje się w scenariusz państwa, które jest bezsilne, tak jak w intencji pana pytania jest. A wydaje się, że nie. To dzisiaj te rzeczy, które pan pokazuje, uwidaczniają nam, że państwo działa. Tak samo jak minister, od razu zareagowała minister sportu, przystąpiła od razu wniosek do prokuratury, od razu działania bardzo konkretne i to, co robi ruch Palikota, też się wpisuje w pewien scenariusz wyjaśnienia sprawy i niech tak się dzieje. Czyli rozumiem, że delegalizacja jest takim możliwym scenariuszem? Wszystko jest możliwe w zależności od tego, jak się sprawa rozwinie. Jesteśmy na początku sprawy, która na pewno jest sprawą bardzo, bardzo poważną. Ale nie jest to rzecz, która pojawia się dziś, jeśli chodzi o złą atmosferę wokół PZPN-u. Oczywiście, prawda? Że tak. Tylko, że jak pan doskonale wie, jesteśmy aresztowani sytuacją Euro 2012, kiedy minister Drzewiecki spróbował wprowadzić kuratora, to w tym momencie odezwało się UEFA, które powiedziało, że nie zagramy w tym meczu, a oprócz tego pozbawieni będziemy organizacji Euro 2012. Stąd... Ale to państwo daje się postawić pod ścianę prywatnej firmie? Stąd się wycofaliśmy z tego, ponieważ dowody, jakie mieliśmy, widocznie były za słabe na to, żeby być prawnie skutecznymi, bo trzeba być prawnie skutecznym. W tej sytuacji, jeśli się okaże, że udowodnimy sprawę korupcji, powiązań niezgodnych z prawem, to nie sądzę, żeby UEFA stawało po stronie tych, którym udowodniono przestępstwo. To tak aż daleko chyba uwikłany UEFA nie jest. Dziękuję bardzo za tę część rozmowy. Panowie Jacek Kwiatkowski, Ruch Palikota, Tomasz Nowak, Platforma Obywatelska są dziś naszymi gośćmi. Spotykamy się po godzinie 9. Do usłyszenia. Konin 95,8. Radio Konin 95,8 FM.